Już od 1 lipca bieżącego roku w życie wejdą nowe zasady odbioru śmieci na terenie gminy Kęty. Jeżeli chodzi tutaj o kwestię tak zwanego pakietu uchwał śmieciowych, ponieważ jest to 5 uchwał, które Rada Gminy była zobligowana do przyjęcia, na sesji w styczniu bieżącego roku został przyjęty pakiet 5 uchwał. Dzięki temu od 1 lipca, po rozstrzygnięciu oczywiście postępowania przetargowego, które w najbliższym czasie postaramy się taki przetarg stworzyć, i od 1 lipca to gmina Kęty będzie odbierać te odpady, które produkują nasi mieszkańcy. Z tymi zmianami wiąże się konieczność wprowadzenia nowych zasad odpłatności. Zagospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszczać będą właściciele nieruchomości. Ustalona została miesięczna stawka, która uzależniona będzie od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Pobór opłaty będzie się odbywał w tak zwanym cyklu kwartalnym, czyli pierwsza opłata będzie do końca marca, druga będzie do końca czerwca, trzecia będzie do końca września, a czwarta do końca grudnia, przy czym, tak jak mówiłem, startujemy od 1 lipca, więc pierwsza opłata będzie do 30 września roku 2013. Jeśli w danym gospodarstwie domowym odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, właściciel posesji musi liczyć się z większymi kosztami. Opłata za śmieci niesegregowane wyniesie bowiem dwukrotność stawki. Ogólne założenie jest tak, że segregacja wynosi 100%, jednak wiemy, że to nie będzie miało miejsca. Jeżeli chodzi o opłaty, to Rada Gminy przyjęła odpowiednią uchwałę, w której było nakreślone, że za pierwszą osobę płacimy 7 zł, jeżeli są dwie osoby, to płacimy 6,50, jeżeli 3, to po 6, 4, 5,50, 5 po 5 zł, a od 6 osoby po złotówkę. Jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy nie będą segregować odpadów, wtedy stawka jest razy 2. Każdy właściciel zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, która dotyczy liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za pomocą tych danych określona zostanie wysokość opłat za zagospodarowanie odpadami. Musimy wiedzieć, kto zamieszkuje daną posesję. Chciałbym podkreślić, że chodzi o osoby zamieszkałe, a nie zameldowane, czyli właściciel gospodarstwa wskazuje osoby, które właśnie w tej deklaracji są wskazane osoby, wobec których będzie naliczana odpowiednia opłata śmieciowa. Na terenie gminy bezpośrednio od właścicieli zamieszkujących nieruchomości odbierane będą odpady zmieszane, papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło oraz odpady zielone. Dodatkowo 2 razy w roku przeprowadzona zostanie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektronicznego i elektrycznego oraz chemikaliów. Szczegółowych informacji na temat zasad dotyczących gospodarki odpadami możecie się Państwo dowiedzieć z ulotki, która dostarczona zostanie do wszystkich właścicieli nieruchomości w całej gminie Kęty. Rozpoczęliśmy kampanię informacyjną i chcemy, aby do wszystkich naszych mieszkańców dotarła ulotka, która została przez nas przygotowana, w którym w dość przyjazny sposób opisana jest cała gospodarka śmieciowa, czyli wraz z podatkami od nieruchomości osoby roznoszące posiadają także deklaracje, czyli oświadczenia, które należy zwrócić do gminy, ile osób zamieszkuje daną posesję do 31 marca. Ponadto każdy mieszkaniec dostanie ulotkę celem zapoznania się z gospodarką śmieciową, jaka będzie obowiązywała od 1 lipca 2013.